dzisiaj postanowiłem taką dużą wyprawę na rowerze wybrać. Z Białegostoku do Chorosy. Właśnie minęłem Krupniki. Do Chorosy to jakieś tak 5 km zostało, no 5 km, więc trochę drogi jest, ale na pewno rowerem szybciej dojadę niż autobusem. Zresztą u mnie jest dzisiaj sobota, więc ja mam autobusami się ciągać, więc lepiej mi byłoby rowerem. Więc cóż, zrobię jakąś tam krótką przerwę, oddychnąć. Będę wam na bieżąco informował, co jak. No, więc tak, trochę postój. Do Chorosty zostało mi niecałe 4,5 km. Z czego przyjechałem już chyba 2 km, więc nas. Jeśli będę mógł, to wam pokazać, gdzie jest tutaj mapę Google, od mojej lokalizacji, gdzie mieszkam, do Chorosty. No i powiem wam tak, kto ma rower czy samochód? Szybca droga to jest przez Barcelo, Sienkiewicze, Chorosty i jesteś prawie na miejscu. No. Więc wraz w W to mi szybciej dojechać rowerem. A wiecie, jak ja mam speed. Jak ja dupnę pedał, to od razu 200 na ryczniku. No. Więc tak. I za zdrowie to dobre i czas na zabicie nudów, bo to ja mam się nudzić i siedzieć w domu, więc gdzieś tak pojadę rowerem na wycieczkę i cóż. Więc cóż, widzimy się już chyba w Chorosty, bo już praktycznie jestem. No. Wybaczcie, że nie mogę nagrywać podczas jazdy, bo nie ma ani statywu, ani nic. No tak to wam bym puszczał filmik, jak jadę. Tak to tylko urywki. No. Więc cóż. Widzimy się potem. No, w drodze do Chorosty. Takie piękne widoki. I mamy kierunek Chorost. No, tylko ja nie w tu skręcę. Tylko chyba w następnej uliczce będzie mi bliżej. A już powiem wam, że się bałem, że już się zgubiłem. A jednak to rowerem to się wydaje dłużej. Na razie. Więc będę wam już skończył tą podróżę. I powiem wam taką historię na koniec. Miałem z powrotem w tym samym dniu wrócić rowerem do Białegostoku, do domu. Ale sąsiadka wpadła. Zaproponowała, czy mi wypijemy flaskę. Ja ale wypijemy. Tylko mówię, rowerem już nie jadę. No i zaraz będzie taka przestroga. Mój rowerem już ja nie jadę. Tego jak będę pił, nie jadę. Jak to na piwie pisał, piłeś? Nie jest. No. Wiecie, ktoś powie, rowerem tego, ja to wyparuję, ja tam tego, nic nie będzie, nie? Ale raz nie złapał ciebie, drugi raz nie złapałem. Mój, lepiej nie krakać, nie? No i tak, i zostałem tam na noc. No. I taka przestroga, jak nawet rowerem jedziecie, to lepiej nie pić. A jak wypijecie, to już trochę odczekać. A jak moja sąsiadka powiedziała, jak nawet wypijesz, to nie ma co czekać. Wypiłeś odkazy, to pokazy i będzie widać, to będzie kaplica. Będziesz miał takie problemy ze sok, no. Więc dla własnego bezpieczeństwa zostałem i teraz na drugi dzień wracam do domu.
po ładowarki z powrotem będę jechał i powiem, z Chorosty do Białegostoku, to jest tak pod górkę, tak ciężko się jedzie, albo ja zmęczony jestem po prostu, już tyle kilometrów psychami, już po prostu zmęczony, albo już jest tak pod górkę. Z Białegostoku do Chorosty fajnie się jechało. Z górki nie musiałeś pedałować i chaos, ale z Chorosty do Białegostoku to już jest ciężko. No, więc to tyle. Jeśli wam filmik się spodobał z tej podróży, to zostawcie łapę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, komentarz mili widziany. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Na razie.